Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Stardew Valley Expanded. Dzisiaj urodziny ma Martin, którego bardzo rzadko widujemy. Witujemy też. Dzień zaczął się słonecznie, niestety i bezdeszcznie. Jutro też jest, nie ma deszczu i wyrosły ostre papryczki, ale niestety one będą później kontynuowały swój tutaj porost. Więc i tak trzeba będzie je podlewać. Weźmiemy sobie majonez na dzień dobry, złoty majonez. Kłonewka jest uzupełniona, biorę się za podlewanie. No, poszło szybciej niż wcześniej, wiadomo, i bierzemy... A nie, bo no tak, nie podlałam jeszcze papryczek. Najpierw muszę je zebrać. Znaczy, wolałabym je najpierw zebrać. A teraz mogę je szybko podlać. Ale teraz tak, kwestia papryczek. Na pewno zostawimy sobie kilka papryczek, bo Sean je uwielbia. No niestety, ja grałam w Stardew już kilka razy i niektóre rzeczy pamiętam, niektóre rzeczy wiem. Więc to nie będzie takie, wiecie, odkrywanie fajne, wspólne. No i fajnie, zabrakło mi jednego chlapnięcia. Ha! Idealnie. Także zostawimy sobie kilka papryczek dla Shona. Zostawimy sobie na pewno jedną papryczkę, ponieważ będzie potrzebna do questa gdzieś tam w przyszłości. Nie wiem kiedy, to aż tak dobrze nie znam gry. Więc otwieramy sobie tutaj i tak, złote papryczki idą na pre... Aha, letnie uprawy, dobra, to jedna papryczka. No tak, jedna do community. To będzie na prezenty ze trzy, dobra, ze cztery dam. Dobra, weźmiemy pięć. Jedna idzie do questa. Jedna idzie do community, to sobie ją wrzucę tutaj. A reszta może iść się sprzedać. Tylko zrobimy to chyba w sklepie, żeby dostać kasę i... Ale w sumie, czy mi potrzebna jest dzisiaj kasa? Chyba nie. Chciałabym jeszcze ściąć to drzewo, bo mi zasłania. Podlewając zauważyłam właśnie, że rzodkiewki jutro wyrosną, więc już tutaj 9 kratek do podlewania będzie mniej. I wiecie, co mam za gwostkę? Bo zastanawiam się nad borówkami. Ale borówki chyba zostają, nie? I dają... Co jakiś czas. Statuetkę już mieliśmy. Wydaje mi się, że borówki nie znikają, że one tutaj będą cały czas te krzaczki, aż do jesieni. Takie mam wrażenie. Chyba dobre wrażenie, nie? Mam. O, dżemiki. Dobra, będzie kasa. Będzie kasa. Dżemy są. Możemy sobie zestakować tutaj różne rzeczy. No i co miałam zrobić, jak wstanę? Wstawić kwarc. I tego nie zrobiłam. To nie, to zostaje do questa. To jest... okej. No dobra, to chyba możemy to powrzucać już. Majonez idzie wąt, to idzie to i to. Ta statuetka miała opis, nie? Chyba tak, tak mi dobrze mi się wydaje, że nie ten... Nie sprzedałam czegoś dla Guntera, chociaż nie wiem czemu ta statuetka dosyć często wypada. Mam takie jakieś odczucie, że jest to jedna z takich pospolitych rzeczy, które można sobie w ciągu gry poznajdować. Tu mamy kwarc. To chyba źle ostatnio wrzuciłam robaki, albo nie wrzuciłam wręcz. O. Dobra, teraz mam to. I niestety gazeta nam się nie łowi. Szkoda. Chodźmy zobaczyć zwierzaczki. No i a właśnie, bo ja potrzebuję 1000. No ale zanim krówki dorosną, to jeszcze trochę mnie, patrzcie, one nie wychodzą stąd chyba. To chyba o to chodziło, Magi. One stąd nie wyjdą. Nie potrzebuję żadnej bramki, nie potrzebuję żadnych fensów. I to jest świetne. Okej, okay. Weźmy tylko jajeczka. No i znowu, ale jest jedno małe jeszcze. I jest duże. Trzeba te do majonezu tutaj przestawić chyba. Będzie wygodniej, niż tak teraz znowu biegać do góry. No, weźmy je może od razu. Stąd. Później skrzynkę trzeba będzie tam postawić. No, to są już takie... do pieszczenia spraw tutaj ze zwierzętami. W sumie fajna przestrzeń, jeżeli chodzi o zwierzęta. Ja zawsze trzymam rzeczy do majonezu właśnie w środku. Tutaj sobie. Ale może macie jakieś pomysły, gdzie można to w fajniejszym miejscu postawić, to będziemy później się zastanawiać i przestawiać. Nie, to nie problem. No i co? Martin. Czy my z Martinem to tam chyba zagadaliśmy kilka razy w życiu, nie? Więc on, no właśnie, on jest gdzieś na dole, ja mu nigdy chyba nic nie dałam, więc nie mam żadnego pojęcia o tym człowieku, co on może lubić. Pewnie książki, ale niestety nie mam żadnej. Wiecie, że jak gadam o książkach, to chce mi, zaczyna mi się chcieć czytać. Tak działa, to działa identycznie jak z grami. Oglądacie gry, i nagle stwierdzacie, mam ochotę pograć w tę grę teraz. I tak samo działa z książką. Gadam o książkach, słyszę na przykład jakąś opinię na temat jakiejś książki i o czym ona jest i tak, kurczę, to może być fajna i chce mi się czytać.
8, dobra, 2 jajka brakują. Gdzie miałam lecieć? Myśl. Kopalnia? Nie, Martin, ale czekajcie, bo ja nawet nie wiem, gdzie ten Martin mieszka, ani w ogóle skąd on jest. On chyba tu przyjeżdża do nas tylko. Alex, Hayley, Dusty, Clint, Morris, Pam. No i wiecie co, Martina tu nie widzę, także jest tutaj, dobra. Morris, Pam, Martin. On, aha, bo Martin, a czy on tam przypadkiem nie pracuje w tym sklepie też? Coś wspominał, że pracuje w sklepie, ale dobra, najpierw trzeba dla niego wybrać jakiś prezent. Ta truskawka, już się tak trochę zraziłam. Pójdziemy chyba standardowo w Żonkila. Wezmę przy okazji jeszcze może jednego dla Caroline, jakbym trafiła. Zajdziemy do dziadka, może damy mu prezent. I jednego dla Shane'a, który też pracuje tam. I w tym sklepie jest jeszcze Claire, która też mogłaby dostać od nas prezent w postaci jakiegoś tam Żonkila. Będziemy testować Żonkile. Wzięłabym te rzeczy dla Guntera. Może nie do Community Center, ale dla Guntera. 3. O właśnie, tylko te 3? Okej. Okay. Jak tylko te 3, no to tylko te 3. I możemy... to do Community Center już będziemy mieli... Pojawiły się winogronki. Okej. Okay. Super. No to... O, a ty co tu robisz? Ty nie do pracy? Sobota? O, cześć. Potrzebujesz czegoś? Wiesz co? Dałabym ci na prezencie. O, to dla mnie? Dziękuję ci. Claire, moja droga, czy ty... Gdzieś tu jesteś pewnie na dole. Masz jakieś neutralne podejście pewnie, tak jest, no, normalne. Okej. Okay. Dobra, idziemy złapać Martina. Martin, co my dla niego wzięliśmy też Żonkila, nie? Zapomniałam w ogóle o tych questach. 25 smrodków miedzi, wiecie co? I właśnie miałam się zamiar iść po miedź, bo straszne braki mamy w miedzi. To jest wręcz nie do... Gdzie jest George? George jest w sklepie w soboty? A czemu nad Clintem jest quest? Aha, bo to od questa. Quest od Clinta, dobra. Pierre i Shane, nie... George i Evelyn są... Memorial? Co? Gdzie oni tam? Zaraz. Nad George'a? Tam gdzieś? Zaraz, poczekajcie, zaraz pójdziemy, tylko najpierw wejdę tutaj. Aha, ty się z Claire zmieniasz. Jest tutaj całkiem sporo niezłych widoków, szczególnie na morze klejnotów. Wszystkiego najlepszego. O, urodzinowy prezent, dziękuję. Ja mam tylko widok na rozległe równiny i nudne góry, jak wracam do domu. Wiecie co, chyba niezbyt lubi ten prezent. O, dla Pam nic nie mam. A, i tego, Shane'a nie ma? Shane cię nie rozpakowuje? O kurczę. No trudno. Zobaczmy, co tutaj u góry się kurczę chowa. A, ja tu byłam, tu ten ptak jest, okej. Okay. Ten weekend nie różni się od innych, przynajmniej dla mnie. Patrz, różni się, bo przyniosłam ci por. Uwielbiam to, dziękuję. Tak to jest, gdy jesteś na emeryturze. Aha. Nie spieszcie się, kochani, do emerytury, popatrzcie. Co weekend to samo. Uważaj na siebie, drogie dziecko, żebyś nie dostała udaru słonecznego. Kurczę, babci też bym coś dała. Babcia dostanie od nas groszek. O, jeny, to wygląda wspaniale. To miło z twojej strony. Nie, to nie chciałam tak. Chciałam z tobą porozmawiać, ale chyba już ci przeklikałam. Dobra. Shane, Evelyn ewentualnie, ale się nie napatoczyli. Shane się napatoczy pewnie później w lokalu wieczorem. Bo teraz go pewnie nie dorwę, nie? Gdzie on tutaj się może szwenda marni? Gaz. Gdzie on w ogóle jest, ten Shane? Louis, Clint, Willy, Olivia, Lee. No gdzie jest? Patrzcie, nie ma Shane'a. Nie mam jakiegoś pecha do tych ludzi teraz. Shane mi zniknął. Sebastian, Sam, Sofia, Elliot, Lia, Marni. Nie wiem. Nie wiem, co się z Shane'em wydarzyło. Zniknął. O, tu jest. No kurczę. Aż stary. O, wow, Arlinka, uwielbiam to. Ech, no. O, wow, uwielbiam to. Ech. Jaka zmiana nastroju, kurczę. Caroline? Caroline sobie na plotkach jest na ulicy. Czy ja coś potrzebuję ze sklepu? Nie, bo nie mam pieniędzy. Więc nic nie potrzebuję. Caroline idzie tutaj. Proszę bardzo. Na pewno? Dziękuję. Ją bardzo łatwo tutaj zadowolić.
Tak, Abigail jest trochę blada. Może za bardzo się o nią martwię, no. Możliwe. No i te samorodki, dobra, lecimy na te niższe poziomy na razie. Już po pracy? Szybko było. Winogron, no chyba tej, nie mamy. No niestety nie mamy. Jeszcze trzy. No miałam do Gantera pójść, jeszcze te rzeczy odłożyć. Ha. I wiecie co? Wyczytałam gdzieś w komentarzach u Staszka w ogóle, że podobno jest mod, który sprawia, że taką listę można sobie tudusów zrobić gdzieś w grze. I to by było świetne właśnie, bo sobie taką rano ustalamy, co robimy, nie tutaj. Co robimy i bym właśnie nie zapomniała takich rzeczy jak iść do Gantera, oddać mu rzeczy. Takich rzeczy jak rzeczy. Dobra. Kotwica idzie tu. Nie wiem co to jest. Idzie tu i nasionko, idzie tu. O, i kolejne dwie nagrody. Elegancko. Co tam masz dla nas? No właśnie, antyczne nasiona dawaj i przepis na antyczne nasiona, dziękuję. I tam jeszcze chyba obraz był jeden. Bo to jest jako jedność, ten przepis i to nasionko. I to nasionko teraz możemy robić właśnie z tego antycznego nasionka. To jest takie trochę dziwne. To jest antyczne nasiono, tam to się nazywa antyczne nasiono i ojo. Ja poszłam trochę przez mostek niepotrzebnie. To teraz idę do kopalni. Zgarnę tą ostatnio niezgarniętą, kurczę, jagodę. A nawet dwie. No i teraz mam wszystko do community. Więc może w drodze powrotnej z kopalni. Jak nie zapomnę i nie będzie za późno. Tak jak nie zapomniałam tej jagody, nie? Ostatnio. To zajdziemy sobie odblokować już paczuszkę kolejną. Za te trzy pierdaczki. 70, dobra. 5 poziomów poproszę. Już po raz trzeci tu schodzę. Po raz trzeci. Teraz mam trochę więcej chyba miejsca w tym ekwipunku. Oj, nawet... A nie, po co ja tu zeszłam? Przecież ja po miedź przyszłam. Teraz zobaczyłam miedź i mi się przypomniał. Znaczy naprawdę wszystko mi tak musi to obleść? Ten miecz nie jest za fajny, jak kryty nie wchodzą. Dobra. Ale jest przejście. Także jest elegancko. Miedzi jak będzie... Nie miedzi. Żelaza jak będzie mieć za dużo, to nie wiem. Zawsze można sprzedać. Chociaż wątpię. Nigdy mi się nie zdarzyło mieć chyba za dużo jakiejkolwiek rudy. Też nigdy nie grałam nie wiadomo ile lat w Stardew. Domyślam się, że po pewnym czasie już tej rudy się... Tak, będziesz dalej podlewała. No, dobra. No, przejście. O nie. Nie cierpię, jak mi się to robi na poziomie. Aha. To sobie poleciałyście? Dawaj ten kwarc. Nie mam żadnej bomby. Tu by się przydała bomba. Gdzieś. Na środku. Jakaś duża. O! A ja już nie mam miejsca. No oczywiście, że nie mam miejsca. Szlam idzie wąt. I co? I nie mam już tych energii. Czy to daje kryształowy owoc? Tylko, że kryształowy owoc chyba już wcześniej znalazłam, ale to nie szkodzi. Mogę go zjeść. Bo już go dam do community center. O to mi chodzi. Tam 60... O, dziękuję za te szybkie przejście. Trochę żelaza. Oho, i ten kamień. O, te. Nie, o jenyż myślałam, że mnie gra tak struluje, że nie będę mogła przejść. To było dziwne. Chyba specjalnie są tak porobione przejścia, że nie da się za bardzo poblokować. Ten kamień da coś fajnego. Emerald, szmarek, dobra. Mamy 5 poziomów. Lecimy kolejne 5, jak się uda. Może się uda. Czy wracamy po ten? Po miedź. No bo w sumie taki był plan, ale tutaj jest tych. Może dadzą mi... Teraz, bo ja muszę patrzeć i pilnować życia. Ej, co? Dobra, kamienie na razie wyrzucę. Okej. Okay. Która jest? 22. Awans. No, dawaj kryta. No chciałabym jeszcze pozbierać trochę tej miedzi. Albo, kurczę, no nie wiem teraz. Jak mi pokażesz, że będzie padał deszcz teraz niedługo. Czy ja wyrzuciłam kamienie? A ta. No to wychodzi. O! Dobra, to nie wracamy po miedź. To mi chyba... Czy to mi pokaże, czy wystarczy mi to na questa? Chyba nie.
Ile mam tego? 16 na 25. O kurczę. A jeszcze tak, jeszcze w domu. W domu chyba mam. Chyba nie mam. Zimowy korzeń też chyba jest oddany. Czy ja mam te zimowe rzeczy oddawane? Nie to. Aha, to zimowy korzeń nie, ten nie jest potrzebny w ogóle. Okej. Okay. Zimowy korzeń można zjeść. Ale mamy 2 dni na tego questa, to możemy w sumie skoczyć po mieć kiedy indziej. A może akurat się jeszcze trafi tutaj. No bo jakbym jeszcze 3 poziomy, ale 3 to trochę dużo. Jak na 23. To znowu zaczyna lać? Nie. Tak. Ostatnio takie upały, a teraz pada i pada i pada. Ale nie narzeka, musi się trochę ochłodzić. Znaczy tak pada i pada. Popaduje, przestaje, popaduje, przestaje. O tak. Tak to trochę dziwnie działa. Północ, kurczę. Ja muszę 12.30. O nie, ostatni poziom. Proszę. Jak to zrobić teraz? Bo ja muszę za pół godziny max wyjść z kopalni. I teraz jak mi się nie pokaże przejście szybko. Proszę. Jest tu, jest tu, jest. Leć, nawet nie patrz, co tu leży. Jest, mamy to. Mamy to ostrze templariusza. Ja je biorę, bo... Tylko za co je biorę? Za skrzydła, nie to beża. I wychodzimy stąd. I w takim razie możemy iść w kolejny dzień. Już po złoto i będą sprinklery, zraszacze i problem rozwiązany. Jeżeli chodzi o oddanie do community, czy do zrobić pierwszy zraszacz. Jeden dzień się jeszcze przemęczę bez zraszacza, a jutro pójdziemy sobie nafarmić złota. Haha. Znaczy, no mam taki plan niecny. Spędzić na farmieniu złota. Do community miałam zajść jeszcze, odłożyć, ale jak widzicie, no niestety czas mnie goni. Łóżko wzywa, trzeba biec, żeby nie paść na twarz przed domem. Grzyby, a nie mam miejsca chyba, żeby podnieść. To możemy podnieść? No ach, inne quality. No trudno. Teraz się zastanawiam, ostrze templariusza. Kiedyś należał do honorowego rycerza. 22-29, patrzcie. Tylko, wydaje mi się, że to może być lepsze niż nawet ten kryt. Ten kryt wchodzi dosyć rzadko czasami, co mnie mocno boli. Czy ja to jeszcze zdążę wrzucić? Zdążę, bo jeszcze mam 40 ten. Dobra, niech to się przepieka. A my idziemy spać. To był pierwszy dzień, nie? O. Zdrowie mi wzrasta super. Jak z pieniędzmi stoimy? 2000, okej. Okay. Lepsze to niż 0, nie? Więc 2000 mogą być. Zaczynamy 7 dzień lata. W telewizji królowa sosu. Pieczona ryba. Zawsze jak robię to w domu, moje 2 koty dostają bzika. Potrzebuję drugiego kucharza, żeby powstrzymać od wskakiwania na blat. Tylko upewnij się, że ryba jest świeża. Najlepiej złowiona samodzielnie. A teraz patrzcie, jak kładę rybę na wiosennych warzywkach. Znasz nowy przepis na pieczoną rybę. O, coś mnie tu gryzie. Odłożymy sobie na razie to. Kościany miecz 20-30. Jeden do obrony, a tu masz szybkość. Gdzie? Zaraz zobaczymy. 250. Myślę, że zostawimy sobie ten mieczor. I teraz nie wiem, czy to nasiono siać, bo mówiliście, że ono będzie rosło aż do zimy. Ale nie, ja sobie to jedno zostawię. Ten jeden niech rośnie, a to antyczne nasiono... Tak, no. Ono niech sobie tutaj rośnie. Dostakujmy, co możemy. Przepalmy, co możemy. Miedzi na razie nie przepalam, bo tam do klinta chyba trzeba... Oj, to nie tu. Do klinta trzeba będzie. I to na razie mogę tu odłożyć. Co my tu mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj miód i mamy... Aha, on co 7 dni później daje. Antyczny... O, a to... Czekajcie. Antyczny owoc to nie jest słodki owoc, kurde. Mi się pokićkało.
To tu jest też potrzebny. Mhm. Ha. Dobra. Chwila zastanowienia była. Bierzemy się za podlewanko. Po chwilowym namyśle stwierdziłam, że zostawię sobie to jedno nasionko antyczne do szklarni. A tu będziemy na razie dostawać owoce z tego, co tutaj rośnie. I teraz tak, mamy rzodkiewkę, która jest absolutnie do niczego nam niepotrzebna, poza tym, że ewentualnie kiedyś do gotowania, ale to tak jak mówiłam, ja chomikuję te rzeczy do gotowania, a później i tak nic z nich nie gotuję, więc na razie sobie je posprzedajemy, bo no to niczego niepotrzebna, chyba że na prezent, może ktoś będzie chciał, ale to zostawimy sobie na przykład 123, na przykład, nie wiem, takie dwie rzodkiewki na prezent zwykłe, a te lepsze... No, a te lepsze sprzedamy. Co ja chciałam jeszcze? Zajść dzisiaj przede wszystkim, odłożyć rzeczy, bo tak stwierdziłam, że za dużo, zdecydowanie za dużo noszę ze sobą. Później nie mam miejsca, nie? To możemy odłożyć. To sprzedajemy... zwierzaki, dobra, to jeszcze nie wyprawa. Ale już mogę się spakować. Już mogę się spakować. To sobie sprzedamy. Ile ten? 60? Nie, to sobie zostawię. I teraz chciałabym zajść do Community Center z tym. I te letnie to ja właśnie chyba tutaj wrzuciłam. Chciałam jakichś słabych jakości, na przykład zwykły groszek, zwykła ta i zwykła ta. Dobra. Jest jeszcze handlarz, więc można by było się przebiec dołem do handlarza. Zahaczyć o Community Center i pobiec do kopalni po złoto. A, jeszcze marnie, jak będzie to ewentualnie można u niej kupić te. Wiaderko do dojenia krów, no bo to już niedługo się to zacznie, nie? Mamy znowu małe jajko, jedno duże, super. Duże jajko idzie tu. I okej. Bawcie się dobrze, zwierzaki. Bo my idziemy... Jeszcze jajko. O, no właśnie, teraz miałam gdzie go odłożyć, musiałam się cofać, ale już się nie wracam. Będę miała przy sobie jajko. I mamy groszek. Muszę zobaczyć, muszę dać czas groszek, bo... Czemu ja tego groszki nie dam? Czemu ja dam jej truskawkę? O nie. Słonecznik, magnes, mięso, nasiona rabarbaru, nasiona czosnku, pochrzyn, niebieski czas, tulipan, szlam, chleb. No, dobra, nic nie masz ciekawego. Nic takiego och, ach. Od zwierząt mogłam przecież iść tym skrótem. No nie nauczę się, wiecie, że to jest przejście. Jakoś nie mogę się tego nauczyć. Czy ty dzisiaj pracujesz, Marnie? Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela, więc nie zdziwię się, jak nie pracujesz. Co my tu mamy? Shane? O rany. Alinka, możesz coś z tym zrobić? Jest pijany. Be. Co? Shane, co z tobą nie tak? Jedyne co robisz, to łazisz po pokoju i pijesz piwsko. I tak nie zrozumiesz. Martwię się. Jakie masz plany? Nie myślisz o przyszłości? Plany? Na szczęście nie będę tu tak długo, żeby potem potrzebował planów. Ojoj, i Jazz usłyszała, jak wujek ma zamiar odejść. I tu są różne domysły, na zasadzie, że Shane chce skończyć ze swoim życiem, ponieważ tak strasznie jest mu źle z tym i mu nie idzie w ogóle w życiu, albo chce gdzieś wyjechać. Ale z taką depresją, jaką on objawia, to raczej to pierwsze. Wiadro na mleko. Dziękuję. To się bardzo przyda. Tysiak poszedł. Wiesz co? Poczekaj tu, młoda. Kocham prezenty, dziękuję. No właśnie, groszek. Groszek, moja droga, czas. Mogłam ci dać na urodziny groszek. Bo jeszcze go lubisz, nie tyle, że jest neutralny, tylko lubisz. Moja mała, czas.
Świetna jest ta dziewuszka. To czy fajnie ją bardzo zrobili. On tak nie widzi, nie? Bo no właśnie, on jeździ tutaj na rolce. Znaczy na deskorolce. Na rolce, deskorolce. Nie mam za bardzo tutaj kogo czym obdarowywać. Ten quest jeszcze na samolotki, no właśnie, on jeszcze jest. Próbuję otrzymać sztukę wędkarstwa przy życiu i 3 barweny. No nie, Willy, sorry, ale nie będziemy cię łowić ryb, bo mamy inne plany. Chociaż to fajnie pomaga, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi i te questy. Ja wiecznie o tym zapominam i tak jakoś zawsze na bok odkładam te questy, a to jest super sprawa. Mamy to. Możemy wrzucić to, chociaż mogłam zostawić, bo pewnie do craftu będzie potrzebne. Jajek jeszcze nie mam, tutaj nic nie mam. Jeżyn i dzikie śliwki też nie mam. To teraz w takim razie po tej stronie będziemy mieli jeszcze jakieś tam rzeczy. Geod nie odłożyłam. Tu możemy włożyć antyczny owoc. I co mamy w nagrodę? Beczułka, ok. To nie, ale z letnich upraw mamy już papryczkę. Jesienne i tutaj kwiatków nie mamy. Ojoj, to. A, odblokowuje się ostatnie już. I kolejna rzecz odblokowana. I dla tych, co nie wiedzą, to może ja tutaj pokażę, gdzie to jest. Skarbiec. W skarbcu chodzi o to, że po prostu musimy włożyć pieniądze. 2,5 tysiąca, 10 tysięcy, 5 tysięcy i 25 tysięcy. I jak zauważyliście albo i nie zauważyliście, skarbiec w nagrodę naprawia autobus. No, ale kasy trochę chcę za to. I mamy tu kolejną paczuszkę. Nagrody. 30 nasion lata. A i wiecie, co jeszcze ten samorodek przecież? To on tam chyba w kotłowni był. Samorodek. Nasiona. Wiecie co, z nasion lata chyba można zrobić herbatę, bo to obojętnie z jakich nasion, tylko muszą być po prostu wiosna, lato, jesień, zima, któreś. Tu nie, tu. Bateria i 5 tych to, no. To już nie będzie problem, no po prostu burza musi przyjść. A tam wiecie, w... Czemu mi się wydaje, że mam jakieś... No dobra. Może jednak trochę jeszcze przybliżę. Burza musi przyjść, a latem jednak te burze się pojawiają dosyć często, więc to nie będzie problem. I może nam się uda nawet jeszcze przed zimą skończyć community, jeżeli chodzi... Nie, skończyć community, nie, to źle powiedziałam. Skończyć dział na szklarnię. Chociaż i tak musimy do tej pory ulepszyć jeszcze siekierę. No to wszystko się wiąże z kosztami, ale dobra, może jak krówki zaczną dawać mleko, zacznie się je przerabiać na ser, to zaczniemy zarabiać jakieś pieniądze, bo... No, nie widzę na razie sposobu na zarabianie poza takimi, wiecie, na przykład farmieniem ryb. No nie chcę się stać nad wodą przez cały dzień i łowić ryb. Więc sobie pójdziemy do kopalni. Może zaczniemy od początku, bo chciałabym dobić już te samorodki miedzi. To na szczęście, no właśnie, po jednym buchnięciu. Niewiele ich zostało. 18 mam. To mi chyba piknie tak... że jest quest zrobiony, nie? Jakoś tak to było. Poza tym tutaj też są potworki, które trzeba wykończyć tam na nagrodę. Przejście jest. O, kolejne. Dobrze, dobrze. Tam widzę jeszcze kolejną porcję. Dziękuję. O, przejście, ale poczekaj, bo tu mam. Tak. I tu kolejne. Dobra, i zaliczył się quest. Czyli możemy zejść w dół i o, poczekaj. No. Tam ile miedzi? Nie, czekać. To ja muszę zgarnąć. Bo ten poziom mi daje niesamowicie dużo przejść i miedzi. To będzie potrzebne na ulepszenie narzędzi. Potrzebuję przede wszystkim 5 sztabek na kilo. Potrzebuję 5 sztabek na tą konewkę. No to już 10 sztabek, nie? Czyli 50 orków. Dobra. Idziemy na 80 już. 27, dobra.
I co my tutaj mamy? Przede wszystkim zaczynamy od topaz, tak to był? Topaz. I dwa nawet wypadły. A, i tutaj się geolog pojawił, który mamy, że czasem jest szansa, że wypadną dwa kamienie szlachetne zamiast jednego. No dobra, ale te przejścia mi się, no właśnie, tak pojawiały szybko w poprzednich poziomach, a tutaj jak na złość nie chcą. Czy ja mam coś innego do zjedzenia? Glony są mi potrzebne, więc na pewno ich nie będę zjadała, ale widzę, że nie. To sobie muszę... Aha, mam jeszcze chleb. To ja sobie ten chlebek zjem. To taka bułka paryska, tak? To się ten... Fajna zwa... O, i nowe geody. Dobra. Do widzenia panu. Dobra, tu już nic nie ma, to mogę zejść niżej. Proszę mi dać złoto, no po to ja tu przyszłam, a to żadne... O, jest tutaj w końcu. Ten, co ciężko go odbić. Tam jesteś zablokowany. Okej. Okay. A nie, to jest rubin. Kurczę, bo jeszcze potrzebujemy tego... Czekaj. Czerwonego kwarcu. I będą wózki, to już w ogóle będzie czadowo. Pyk, 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 pyk. Ile? Na razie mam na jedną sztabkę złota. O, nie mam miejsca na ten. Na emeralda. Szyszka. Na szmaragda. Emerald to po angielsku, nie? Na szmaragd. Emerald, szmaragd? Jakoś tak mi się wydaje. Teraz przejście poproszę szybko. Nie? Tam nie było przejścia, nie? Nie. Kurczę. Poproszę przejście. Z tych czerwonych kamyczków chyba mogą najczęściej geody wypaść, ale nie jestem pewna. Dobra. Znowu nie ma miejsca na skrzydła. Jeszcze coś mogę zażreć. Jajko bym mogła, ale nie, bo jest mi potrzebne. Majonez, nie ma, nawet go nie można. No niestety już nic nie mogę wyrzucić. Zjemy sobie. Oj, czekaj. Bo która jest? 18:20, no to... Nie no, przynajmniej na jakieś trzy sztabki by się przydało zebrać. Żeby to wrzucić do pieczenia i ten, i pójść spać. O. Taki niecny plan mój dzisiejszy. Ale... Oho. Jak nie będziesz trafiała w kamienie, moja droga. Kurczę, która jest? 83 poziom. Już nawet nie chodzi mi teraz, żeby jakoś raszować w dół, ale żeby to złoto tutaj... O, właśnie, mi jakoś się pokazywało, wypadało. O, dziękuję. Cztery uderzenia, żeby jedną kubkę złota rozwalić. Masakra. Dobrze, że w ogóle się da. Bo w niektórych grach jest po prostu blokada, że dopóki nie ulepszysz, to nie wydobędziesz. I koniec, kropki. Czy tam kropka. A tutaj, o, mamy możliwość. Tylko trochę dłużej to trwa. O 19:30, a cztery sztabki mam. Okej. Okay. Czadowo. Już mi się podoba. Jutro będzie... Chociaż jakbym dzisiaj zrobiła sprinklery, chociaż to się 3 godziny... 9:21. To się chyba 3 godziny przetapia taka sztabka złota. Więc nie wiem, czy... Nie, dobra, jutro będziemy... Uuu, czekaj, bo ty tutaj, kurczę, się rzucasz? Też by się przydało mieć trochę tego... tej esencji jakiejś tam złowieszczy. O, jeszcze jest... Uuu, ten to taki jest, że w ogóle go nie odrzuca. No, zejście na ten poziom, muszę przyznać, trochę mi zeszło. Strasznie długo, prawie całą planszę trzeba było wyczyścić. Masakra. Ciebie bym tutaj potem pomęczyła. I może też jakiegoś knockbacka nie ma na nim. Ale nic ciekawego nie wypadło. Dobra, myślę, że można się powoli zbierać do domu. Ogarnąć.
I od jutra będzie elegancko już. Zrobimy sobie co? Z 5 sprinklerów. Chociaż miedzi chyba też będzie wystarczająco, nie? Mam nadzieję. A, odczep się. A, jeszcze w sumie jakby jeden. O, jeden kawałek i będzie 30 smrodków. Tak rozglądałam się za tym kwarcem czerwonym, ale nie poszczęściło się tym razem. Dawaj, dawaj, bo tu już do domu trzeba uciekać. A, ty tutaj nie przejdziesz, dobra. Jeszcze sobie tu wyskrobię. Wiecie co? Najgorsze jest to, że teraz mi gra daje przejścia. I zostało tak naprawdę jeden poziom i kolejna ta winda. No więc szkoda by było nie skorzystać, nie? Jest! O nie, znowu jakiś przedmiot. W sumie nie potrzebuję go bram. Hartowany miecz. 34,50 minus 3 do szybkości, ale do obrony szansa nakryta i ciężar. No pewnie, że cię wezmę. Ale zamiast czego? Zamiast tych glutów. I wychodzimy szybciutko z kopalni. I lecimy do domu. Jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę, nie? Jeszcze muszę wrzucić złoto do przepalania. Szybko do skrzynki. Okej, tu zestakuj. I bierzemy tak to. I złoto. I teraz szybko złoto wrzucamy. I lecimy spać. Szybko, 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 szybko. Udało się. Jak zwykle. W ostatnim momencie. Kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bye!